dziękujemy. Dziękujemy za twój oddział i twoja praca. Twoja obecność w Krakowie, w Warszawie, aby też powiedzieć naszemu narodowi, nasi rodacy w strefie Gazy, na zachodnim brzegu w Jerozolimie, gdzie nie jesteśmy razem sami. Gdzie jesteśmy razem, proszę panu posłowie pokazać i powiedzieć innym posłom, że dziękujemy za waszej pracy i waszą solidarność. Oddam głos panu posłowie Maciej Konieczny, aby wam i naszemu narodowi powiedział parę słów. Ludobójstwo! Ten musi nazywać rzeczy po imieniu. Musi nazywać okupację okupacją, prześladowania prześladowaniem, a apartheid apartheidem. Jestem tutaj, bo jestem przekonany, że jeżeli ktoś szczerze chce pokoju dla Bliskiego Wschodu, ten musi pamiętać o realiach okupacji na co dzień. Nie możemy się budzić tylko w momencie, kiedy Izrael rozpętuje kolejną wojnę. Musimy pamiętać o tym, jak wyglądają realia okupacji na co dzień. Jak wygląda życie w strefie Gazy, która jest największym więzieniem pod wolnym niebem. Jak wyglądają realia prześladowań. Jak wyglądają realia przesiedleń. Jak wyglądają realia apartheidu w Izraelu. Bo jeżeli nie będziemy pamiętać o tym, jak wygląda okupacja na co dzień, to nie zrozumiemy tego, co się dzisiaj dzieje. I dlatego chciałbym przypomnieć dla tych wszystkich w mediach, w polityce, którzy uciekają się do fałszywej symetrii, że jeżeli będziecie zrównywać tych, którzy znowu wyrzucają i wyrzucanych, jeżeli będziecie zrównywać prześladowanych i tych, którzy prześladują, jeżeli będziecie zrównywać okupowanych z okupantem, to będziecie działać na rzecz agresora. To będziecie działać na rzecz wojny. To będziecie oddalać dzień, w którym przyjdzie pokój w Palestynie. Ma pan na szereje! Ma pan na szereje! Bez na dół, na dół!
naprawdę jest prawda, że tą bronią, która jest naszym największą bronią w starciu z okupantem, jest prawda. Jest odwaga nazywania rzeczy po imieniu. Ja, jako poseł, członek grupy parlamentarnej polsko-palestyńskiej, we wtorek spotkam się z przedstawicielami polskiego rządu i ich zapytam, dlaczego im tej odwagi brakuje? Hańba! Polski, sławionej walką, o czym ambasador mówił, za wolność naszą i waszą, dzisiaj tej odwagi brakuje. To nie polski rząd! Brakuje odwagi nazywania rzeczy po imieniu, brakuje odwagi upominania się o prawa człowieka i o prawo międzynarodowe. Za wolność naszą i waszą! Niech żyje wolna Palestyna! Pokazuję wam trzy zdjęcia. Bardzo dużo obrazów ze strefy Gazy nie możemy pokazać. Międzynarodowe mass media ze względu na praw człowieka nie może pokazać. Ale chcę wam pokazać i powiedzieć historię tych trzech zdjęć. Pierwsza to ojciec, który był poza domem, aby kupić, co mógł kupić w czasie wojny dla swojej rodziny. Ojciec, który szukał chleba dla swojej rodziny, wracał, miał chleba, ale nie miał rodziny. Miał chleba, ale nie miał rodziny. W tym czasie izraelski brutalny rząd, faszystowski rząd, z premierem, prawda, który szuka cierpienia narodu palestyńskiego, żeby uratować siebie od sądu izraelskiego i międzynarodowego. Jedyny ten ojciec uratował 5 miesięcy dziecko pod dachem tego domu, który został zbombardowany. 11 osób zginęło. Drugie zdjęcie, tu. Lekarze, nasi lekarze, którzy od 10 dni pracują i pracują i pracują w takich warunkach, jak nigdy na świecie nie było. Pod strachem, dużo rannych, dużo poległych i nie ma momentu, aby się odpoczywać. Ten lekarz nie miał chwili, aby powrócić do domu. Pracował i pracował. I nagle między rannych znalazł swoje dwójka dzieci. A on w szpitalu z dwójką dzieci, które zostali ranne
powodu bombardowanie wojsk izraelskich. Trzeci i ostatni obraz. Proszę popatrzeć dobrze. Proszę popatrzeć dobrze na uśmiech tego dziecka. Rannego dziecka. Ośmiechniętego. To uśmiech narodu palestyńskiego, który czeka na wasze wsparcie. Który czeka z nadzieją, żeby Rada Bezpieczeństwa zaczęła wreszcie ruszyć. Wolna, wolna, wolna Palestyna! 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 Panu Filipowi, który razem z kolegami pracował, żeby zakończyć tej wojny. Nie tylko w Palestynie, na całym świecie. Wspieranie naszego narodu wszystkimi siłami. Ale jeden z moich rodaków przedwczoraj powiedział na polskich mediach, cytuję polski nie tylko wiersz, polską dumą. Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki żyjemy, a on mówił głośno,
Głośno, głośno. Jeszcze Palestyna, dopóki my żyjemy. Panie Filipie. Tak samo jak wspaniale was było widzieć wczoraj. Myślę, że to jest niezmiernie ważne, że tyle ludzi protestuje na rzecz wolnej Palestyny i tak naprawdę na rzecz bardziej sprawiedliwego, pokojowego świata. Bo bez wolnej Palestyny nie będzie bardziej wolnego i pokojowego świata. Bez stawania po stronie... po stronie dyskryminowanych, po stronie okupowanych, po stronie kolonizowanych nie będzie prawdziwej równości, prawdziwej wolności i prawdziwego człowieczeństwa gdziekolwiek. Dlatego z całą mocą musimy mówić i musimy się organizować ku temu, aby bomby na Palestyńczyków po tych dziesiątkach lat przestały w końcu spadać. Dość terroru Izraela! 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 Wczoraj, po ataku na media, możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby to jakieś inne państwo, niezaprzyjaźnione z Zachodem, zaatakowało siedzibę Associated Press. Stany Zjednoczone pewnie by natychmiast wypowiedziały wojnę. Ale jak wiemy, Izrael jest sojusznikiem Zachodu. Dostaje miliardy dolarów od Stanów Zjednoczonych. Jest też niestety sojusznikiem rządu polskiego, który prowadzi z Izraelem współpracę militarną i wywiadowczą. Dlatego to, co się dzieje, może mu uchodzić na sucho. Ale my mówimy z całą mocą, że to nie są dwie równe strony. Nie jest tak, że nuklearne mocarstwo, posiadające jedne z największych armii na świecie, wydające najwięcej na świecie na zbrojenia w przeliczeniu na mieszkańca, jest tym samym, co broniący się desperacko Palestyńczycy, którzy są notorycznie zabijani. Mordowani. Mordowani. Dlatego stoimy po stronie Palestyńczyków. Stoimy po stronie wolnej Palestyny. I zawsze będziemy stać. Zawsze będziemy stać, dopóki Palestyna nie będzie wolna. Dopóki nie będzie prawdziwej wolności i równości na całym świecie, począwszy od wolnej Palestyny. Wolna, wolna!